Hej, witajcie. Dzisiaj będzie test na żywo produktu, którego jeszcze recenzji ani żadnych opinii nie widziałam jeszcze na YouTubie, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. I to jest krem BB. Krem BB Liren. Tak wygląda w kartoniku. To jest multifunkcyjny krem BB do wszystkich typów cery. Lista obietnic, jakie składa nam Liren, jest długa. Ma wyrównywać kolory, długotrwale matować, ukrywać niedoskonałości, optymalnie nawilżać 24 godziny, dodaje blasku, wygładza skórę, zmniejsza oznaki zmęczenia, upiększa cerę. Ja nie jestem tutaj guru, jeżeli chodzi o składy, dlatego ja Wam teraz zrobię zbliżenie, pokażę Wam skład i dziewczyny, które się jakoś lepiej na tym znają, czy on jest fajny, czy nie, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o skład, ma coś wspólnego z kremem BB, czy jest tylko po prostu kremem koloryzującym, bo wiele firm teraz ma... wypuszcza na rynek produkt, który po prostu ma w sobie tam krem nawilżający, podkład i to już się nazywa krem BB. Teraz przy Was go otworzę, użyję go po raz pierwszy i zobaczymy, jak on się sprawdza. Ja mam na sobie, mam pomalowane oczy i mam wcześniej nałożyłam krem nawilżający. Ponieważ ja zawsze, nieważne czy to jest podkład nawilżający, krem BB czy cokolwiek, ja zawsze używam kremu do twarzy, bo ja chcę, żeby moja twarz była nawilżona, wypielęgnowana i nie wierzę za bardzo, znaczy wiem, że mogą wspomagać działanie kremu, ale uważam, że zawsze trzeba nałożyć krem na twarz, więc ja sobie tutaj odgarnę włosy i zaraz zobaczymy. To jest krem odpowiedni dla każdego typu cery, jest jeden kolor uniwersalny. Jeszcze zobaczymy, co nam tu pisze producent. Krem idealnie wtapia się w skórę, dając efekt naturalnej i zdrowo wyglądającej cery. Długotrwale matuje skórę, dbając jednocześnie o optymalny poziom nawilżenia, perfekcyjnie ukrywa wszelkie niedoskonałości, zapewniając promienny i nieskazitelny wygląd, bez oznak zmęczenia i strzeżenia cery, dodatkowo rozświetla cery, dodając jej blasku i sprawia, że jest ona widocznie piękniejsza. Krem zapewnia natychmiastowy efekt pięknej, nieskazitelnej cery, bez śladów zmęczenia i niedoskonałości. Jeszcze tutaj producent pisze, że szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Może być stosowany jako krem nawilżający lub lekki podkład. Czyli no ja też słyszałam takie teorie, że niektóre dziewczyny używają tych kremów BB pod podkład, ale ja uważam, że to już chyba trochę za dużo szczęścia na raz. I zaraz zobaczymy. Ja go będę nakładać takim pędzlem do podkładu Sigmy F60. I może nałożę go sobie troszkę na rękę. O, taki on ma kolor. Nie jest ciemny i na pewno jest beżowy. Nie jest na pewno taki żółty jak Nivea. Zaraz zobaczymy. Może ja Wam się troszkę przybliżę, żebyście... O, lepiej widziały. Ma taki bardzo przyjemny zapach kremu, taki charakterystyczny dla w ogóle całej marki Liren. One mają taki charakterystyczny zapach. Rzeczywiście bardzo przyjemnie, przyjemne odczucie na skórze, tak jakbym nakładała krem nawilżający. Bardzo coś przyjemnego, ale jeżeli to ma kryć, no to jak widzieliście, moja skóra nie ma, ja nie mam trądziku, nie mam problemów z cerą, natomiast ja jestem alergikiem, mam takie zaczerwienienia wokół nosa, mam plamy na twarzy, tu mam jakieś takie pojedyncze czerwone plamki. No i jeżeli chodzi o krycie, to ja tutaj nie jestem, nie jestem jakoś... powalona efektem, jeżeli mam być szczera, ale jeżeli to miałby być właśnie taki delikatny krem na lato zamiast podkładu, to wydaje się być bardzo, bardzo przyjemny na skórze. Natomiast miałam krem, taki prawdziwy krem BB chyba z Korei, Skin 79,
ten złoty. No i on oprócz swoich właściwości pielęgnacyjnych krył bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I nawet bym powiedziała, że był taki intensywny na twarzy. Ok, dodam jeszcze jedną warstwę, co powiem Wam, rzadko mi się zdarza przy podkładzie, ale tutaj czuję, że żeby ta skóra wyglądała tak, jakby miała podkład na sobie, to potrzebuję jeszcze jednej warstwy. Na pewno, jeżeli macie jakieś problemy z cerą, jakieś przebarwienia, to i chcecie, żeby Wam ten krem to ukrył, to na pewno już mogę Wam od razu powiedzieć, że on tego nie zrobi. Natomiast jest bardzo przyjemny na twarzy, ale ja z moimi na przykład cieniami pod oczami, no to na pewno nie dałabym rady bez korektora i jak widzicie, bardzo się świecę, więc na pewno on tej skóry nie matuje i będę musiała się przypudrować, ale to nie jest dla mnie żaden problem. Ja zawsze zawsze i tak pudruję makijaż, dlatego teraz dokończę swój makijaż i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nałożę sobie korektor pod oczy tym samym pędzelkiem. Jeżeli jesteście ciekawi, to jest Collection 2000 w kolorze 01. Troszkę tutaj nałożę to, co mi zostało na pędzlu, na te miejsca takie zaczerwienione. Jeżeli chcecie czegoś, co da Wam taki bardzo naturalny efekt, a delikatnie wyrówna kolory, to to jest to, bo jego zaletą jest to, że właściwie nie widać jakbym miała cokolwiek na twarzy. Więc dla dziewczyn, które na przykład chodzą do szkoły, jeszcze nie mogą się za bardzo malować, to myślę, że to jest taki produkt, którym nie zrobicie sobie krzywdy, bo po pierwsze ma właściwości nawilżające, po drugie ten kolor myślę, że będzie dobry dla wielu dziewczyn. Rzeczywiście ładnie się wtapia w skórę, nie odcina się, nie jest za jasny, nie jest za ciemny. No i co? I nawet jak nie umiecie za bardzo jeszcze się malować, to nie zrobicie sobie tym krzywdy. Ja jeszcze nałożę bronzer, to są moje kuleczki z Daxa. Pędzelek to Hakuro H13, żeby trochę dodać tej skórze. A, no i właśnie widzicie, nakładam bronzer, jeszcze puder. Bourjois, ten puder Eclat Mineral i pędzlem Hakuro H50. O. Ale powiem Wam, że nawet fajnie się zachował ten podkład, bo na wielu podkładach jak się położy bezpośrednio, bez przypudrowania bronzer, to mamy takie od razu plamy. Ja Was przepraszam za ten taki poblask, który tutaj jest, ale to lusterko niestety rzuca takie światło i mam nadzieję, że nie mam tego na twarzy, ale przez to, że nagrywam teraz dla Was przy oknie, gdzie to światło jest naturalne, jest to jedyne miejsce. No i niestety lusterko daje taki poblask. Okej. Okay. No i bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze trochę różu. Hakuro H24 i ten róż z Glossy Boxa. O. Delikatnie, bo to dzisiaj jest delikatny taki makijaż na szybko i kuleczki rozświetlające, trochę highlightera i tyle. O. Więc tak już wygląda cały mój makijaż.
I co ja bym Wam powiedziała o tym produkcie? Jeżeli poszukujecie, nie wiem, jeżeli macie problemy ze skórą, chcecie czegoś kryjącego, czegoś matującego, to ja Wam tego produktu nie polecam. Natomiast jeżeli chcecie coś, co jest delikatne, ładnie się dopasowuje kolor, ładnie stawia się z cerą, jest praktycznie niewidoczny na twarzy, natomiast daje nam jakieś tam... daje nam jakieś krycie i wyrównuje ten koloryk. Wygląda bardzo, bardzo naturalnie, naprawdę. Dla dziewczyn, które szukają takiego naturalnego, naturalnego wyglądu skóry, takiego efektu make-up, no make-up, albo nie wiem, chodzą do szkoły, nie mogą się malować, albo jeszcze nie potrafią, albo boją się, że zrobią sobie krzywdę, to ja bym Wam zdecydowanie polecała ten podkład. Na pewno czujemy fajne nawilżenie. Czuję, że jest nawilżający. Nie czuję jakiegoś takiego ciężaru na ciele. Na skórze. Jest delikatny. Ja bym tylko się nie zgodziła, że matuje i jakoś bardzo wyrównuje kolor skóry. Delikatnie tak. Jeżeli poszukujecie czegoś w rodzaju właśnie takiego delikatnego kremu koloryzującego, to spróbujcie. Być może przypadnie Wam do gustu, natomiast powtórzę to już po raz kolejny. Każda z nas ma inną skórę, każda z nas ma inne preferencje. To, co się sprawdziło u mnie, niekoniecznie musi się sprawdzić u Was i odwrotnie. To była moja subiektywna recenzja kremu Bebeli Ren. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy miałyście styczność z tym produktem, albo z innymi kremami BB, czy tymi oryginalnymi, czy tymi drogeryjnymi. Co w ogóle sądzicie na ten temat? Będzie mi bardzo miło posłuchać. No i co? Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.